Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś z panią profesor Elżbietą Wojcieszek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, by porozmawiać o przygotowanej przez panią profesor monografii Fanatycy i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970. Ta interesująca praca jest już dostępna na rynku wydawniczym, w księgarni internetowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz w księgarniach tradycyjnych. Spotykamy się, by porozmawiać o tej interesującej pozycji z perspektywy tego wszystkiego, co działo się w Wielkopolsce za czasów, kiedy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka. Fanatycy i inni, opór Wielkopolan. To szczególny okres, bo na przestrzeni tego czasu przyszło nam w Wielkopolsce przeżywać wiele znaczących wydarzeń. Robotniczy protest z 28 czerwca 1956 roku. 10 lat później, całą dekadę, obchody milenijne roku 1966. 2 lata później wydarzenia marca 68 i grudzień 70. I rzecz fenomenalna, rzecz inna i ciekawa, opór Wielkopolan wobec komunistów. Pani profesor, prosimy o wyjaśnienie tytułu przygotowanej przez panią publikacji. Dosyć długi tytuł, ale ujmujący wszystko, o czym w zasadzie chciałam powiedzieć. Po pierwsze, fanatycy i inni. Dlaczego akurat fanatycy? Dlatego, że komuniści, którzy przejęli władzę w 1945 roku, uważali katolików za element zupełnie zbędny w tworzeniu państwa ateistycznego. Uważali, że działają przeciwko państwu i że są fanatyczni. Stąd pejoratywne określenie fanatyków. Oczywiście sprzeciwiało się to idei katolickiej, w ogóle ewangelizacji i tak dalej, bo katolicy dążyli do tego tylko, żeby móc w spokoju wyznawać swoją wiarę, wychowywać dzieci w wierze katolickiej i realizować zasady katolickiej nauki społecznej. Te wszystkie sprawy komuniści uważali za występki przeciwko państwu, ponieważ chcieli zorganizować państwo ateistyczne. Ale właśnie Polacy, związani z katolicyzmem i chrześcijaństwem od zarania dziejów, po prostu się temu sprzeciwiali. Stąd mimo wielkich nakładów i finansowych, i siłowych, aby zrobić z Polaków komunistów, nie udało się to w różnych etapach i różnie się to działo. Ja starałam się w tej książce skupić na latach gomułkowskich, czyli latach od 1956 do 1970, bo był to moment, kiedy zorganizowanej opozycji już nie było, bo została została albo w więzieniach siedzieli ludzie, którzy działali po 1945 roku w organizacjach niepodległościowych, bądź stracili życie i zorganizowany opór był niemożliwy. Natomiast po 1970 roku już sytuacja społeczno-polityczna była zdecydowanie inna i w związku z tym zaczęły się tworzyć pierwsze organizacje już oporu takiego zorganizowanego. Natomiast ten czas 56-70 wydawałoby się pozornie, że jest to jakby zgoda społeczeństwa na to, co komuniści zaproponowali. Otóż tak nie było nigdy. I w mojej książce starałam się właśnie to udowodnić, w jaki sposób Polacy starali się nie realizować tego, co im odgórnie reżim narzucał. Musimy też pamiętać o tym, że społeczeństwo z biegiem lat miało coraz większą świadomość obłudy systemu komunistycznego i tego zakłamania. O ile pierwsze
miesiące, lata po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Polacy próbowali odbudować ojczyznę ze zgliszczy II wojny światowej, kiedy musimy mieć też świadomość czasów, o których mówimy, nie z perspektywy wszechogarniającej dziś nas informacji, której natłok jest niekiedy aż zbyt duży. Wówczas tej informacji było niewiele, był deficyt. Komuniści, przejmując siłą władzę w Polsce, narzucili też ten monopol informacyjny, to o czym też pani profesor mówi. Z jednej strony to było takie działanie troszkę na zasadzie salami, czyli odcinania tej wolności po plasterku i zabierania, czyli z jednej strony najpierw próby ukazania Zachodowi, że my będziemy respektować pewne ustalenia międzynarodowe, które były i tak z założenia dla nas w dużym stopniu niekorzystnymi, się z nimi nie godzono. I to już było z założenia fałszywe, ponieważ te deklaracje o wyborach, o wolnych wyborach nigdy się nie ziściły. Referendum z czerwca 1946 roku sfałszowane było takim preludium do wyborów ze stycznia roku 1947. I tutaj też ta sytuacja ma miejsce. Komuniści zwalczają opozycję, zwalczają PSL mikołajczykowskie. Mikołajczyk musi uciekać. Zwalczają podziemie niepodległościowe tych żołnierzy, którzy nie godzili się na narzucony siłą reżim komunistyczny, którzy już z ostatnich miesięcy II wojny światowej wiedzieli, jak wygląda sytuacja, gdzie żołnierze Armii Krajowej, szczególnie na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny, byli zatrzymywani, byli aresztowani przez wojska sowieckie, które przesuwały się wraz z frontem. I tutaj taką przestrzenią drobną, która nie miała tej represyjności w stosunku do siebie wymierzonej, to był Kościół katolicki, ale to nie był gest dobrej woli, tylko gest wyliczony jako kalkulacja zimna. Kościół był potrzebny do tego, by po pierwsze legitymizować władzę komunistyczną, dwa, by legitymizować tą władzę na ziemiach zachodnich, które były Polsce dane. I to dopiero zmienia się z perspektywy czasu, ten szczególny wyłom w systemie, to bunt robotników w czerwcu 1956 roku. I właśnie to, o czym pani mówi, wydawać by się mogło, że po tym złamaniu w czerwcu 1956 roku Polacy będą już, szczególnie Wielkopolanie, posłuszni władzy komunistycznej. Wiemy, że tak nie było, choć to jest druga sytuacja, drugi taki moment w tym krótkim okresie powojennym, gdzie Polacy w jakiś sposób dali się, może nie uwieść, ale dali się w pewien sposób oszukać temu, co niosły oczekiwania związane z powrotem Władysława Gomułki, z jego dojściem do władzy, z uwolnieniem księdza prymasa Wyszyńskiego, też ta zgoda księdza prymasa Wyszyńskiego, by zachęcać kościoła do wyborów, do udziału w wyborach roku 1957, a następnie znowu to dokręcanie śruby przez władze komunistyczne. Jak wyglądały te przejawy oporu w Wielkopolsce? No właśnie, to jest bardzo ciekawy moment, ten czas po 56, kiedy do władzy dochodzi Władysław Gomułka. Powszechnie jest przyjęte w tej narracji takiej ogólnej, historycznej, że był to polski październik, że Gomułka obiecał różne zmiany i tak dalej. Ale zapominamy o tym, że dla Gomułki i dla władz to już było, poustawiane były pewne kwestie i nie bez powodu na słynnym spotkaniu w październiku w Warszawie, tam na placu Defilad, na końcu zachęcił wszystkich zgromadzonych do tego, żeby wziąć się do roboty. Bo dla Gomułki to już był czas, kiedy okrzepła jego władza. Natomiast ludzie myśleli, że dopiero wtedy zaczyna się ten polski październik. Dlatego miałam wielki kłopot z nazwaniem tego okresu i tutaj użyłam takiego paralelnego określenia do karnawału Solidarności, o którym w zasadzie wszyscy jeszcze pamiętamy, ludzie przynajmniej z mojego pokolenia. Był to karnawał Solidarności, to była eksplozja społecznych działań różnych, przeróżnych. I podobnie pierwszy taki karnawał właśnie miał miejsce w tym
teoretycznym październiku, a w zasadzie to się w październiku zaczął Karnawał Wolności, natomiast trwał w różnych środowiskach dosyć długo. Był jakby tłumiony przez władze, ale można powiedzieć ten 56-7, 57-8. Jeszcze 59 rok to jeszcze powoli ludzie po prostu wierzyli w to, że jednak jakieś zmiany demokratyczne w Polsce będą. I dlatego właśnie główne takie działania oddolne, społeczne skupiają się na tym czasie. To jest zauważalne, ten Karnawał Wolności jest zauważalny w tych latach 56, 58, 9 we wszystkich środowiskach i we wszystkich sytuacjach. Nawet podczas wyborów można to zaobserwować, ale to o tym za chwileczkę. Natomiast potem analizuję w mojej książce różne środowiska. Środowisko na przykład harcerzy, środowisko przede wszystkim akademickie i studentów, bo to jednak jest ta awangarda intelektualna. Środowisko studentów i środowisko wykładowców uniwersyteckich. Oni wszyscy wierzą w ten październik, w tą wolność, którą Gomułka obiecał. Ja mam taką prośbę, byśmy rozpoczęli tą charakterystykę właśnie od środowiska studenckiego. I dobrą ilustracją do tego, o czym pani profesor mówi, są juwenalia z roku 1957, które takiemu obserwatorowi z boku wydają się wręcz takim aktem odwagi, czegoś, co w zestawieniu z tym czasem stalinowskim było nie do zrealizowania, kiedy ludzie znikali z ulic, kiedy za mały gest oporu wobec władzy, słowa wypowiedzianego przeciwko władzy, szeptanej propagandy, takich zachowań negatywnych, postrzeganych tak przez władzę, groziły ciężkie sankcje. W czasie tych juwenaliów studenci, przejmując miasto, rozpoczynają manifestacje, skupiają się jak gdyby na dwóch ważnych wątkach. Jeden jest tym nawiązaniem do robotniczego protestu z roku 1956 i ci studenci w domach studenckich wywieszają kukły bez rąk. Studenci maszerują marynarki schowane za pazuchę, tak by jednej ręki nie było widać. Ma to nawiązywać do słów Cyrankiewicza o odrąbywaniu rąk tym, którzy podniosą te ręce przeciwko władzy ludowej, a z drugiej strony duża grupa studentów przebrana za repatriantów ze wschodu, ukazujące też system komunistyczny jako złożoność, jako ten mechanizm, który tak naprawdę nie daje dobrobytu, tylko to cierpienie i ubóstwo. Nie wiemy teraz z dokumentów archiwalnych, że część tych studentów poniosła sankcje i konsekwencje takich działań, bo jednak władza nie mogła przejść nad tym i nie chciała do porządku dziennego. Natomiast zestawienie tego z czasem stalinowskim i z tymi latami, które później już następowały, pokazuje właśnie ten moment, kiedy społeczeństwo miało ten moment oddechu. W prasie, która się ukazywała w Polsce, został opublikowany wiersz Kazimiery Iłakowiczówny Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Te wątki z poznańskim czerwcem się pojawiały. One za chwilę, już po niedługim okresie czasu, zostaną cenzurowane, będą zdejmowane ze szpalt. Ale to jest właśnie ten moment, jak to środowisko akademickie funkcjonuje w kolejnych latach. Jak przejawia się ta forma oporu, z czym ona jest powiązana? Jeszcze nawiązałabym do takich symboli tych juwenali, mianowicie repatrianci, i to był jeden jakby wątek polityczny i tych żartów, które powinny być w normalnym, demokratycznym społeczeństwie z działań władz i z tej sytuacji ogólnej, politycznej, taki zdrowy żart, który jest bardzo, bardzo potrzebne społeczeństwo, jest takim wentylem też bezpieczeństwa, a z drugiej strony poza tymi napisami na przykład repatrianci były też na twarzach zaklejone twarze. To też świadczyło o czymś. To świadczyło o cenzurze, o tym, że studenci są przeciwko tej cenzurowaniu jakiejkolwiek wypowiedzi, są za wolnością. Po prostu karnawał wolności.
To jest charakterystyczne właśnie dla juwenaliów, które studenci zorganizowali i które pozwolono studentom zorganizować w 1957 roku. Ale pozwolono dlatego, że ta atmosfera w środowisku studenckim buzowała już wcześniej. Proszę pamiętać, że wychodziły wtedy już, nawet rozumieli to komuniści i dali pozwolenie na publikowanie quasi wolnych gazetek studenckich, najpierw w środowiskach różnych uczelni. Każda z uczelni miała jakby swoją gazetkę, i medyczna, i Uniwersytet Adama Mickiewicza i tak dalej, ale w 1956 roku jakby wybrali spośród dziennikarzy, studentów, tych, którzy się nadawali, i stworzono pismo Wyboje, które było też no, krytyczne w stosunku do władz, ale jednak bardzo przez te władze kontrolowane. Natomiast w tymże samym środowisku studenckim powstawały zupełnie niezależne, oddolne inicjatywy wolnościowe, a takim największym osiągnięciem, który przetrwał do 1959 roku, było powstanie na przełomie stycznia, grudnia 1956 i stycznia 1957 sprawnie działającego Studenckiego Komitetu Pomocy dla Więźniów Politycznych. Była to niesamowita instytucja, mianowicie publicznie były miejsca w Poznaniu, gdzie zbierano dary od mieszkańców, te dary pakowano w paczki i wysyłano, osobiście zawożono bądź wysyłano do więzień, do ciężkich więzień na terenie Polski, gdzie siedzieli więźniowie polityczni. Oczywiście była to bardzo zorganizowana i no, taka oddolna inicjatywa, której władze nie mogły się przeciwstawić. Nawet pomagały w organizacji przewozów, pozwalały na wysyłanie tych paczek itd., bo w tym momencie ten wentyl jednak musiał być. Studenci zresztą z tego komitetu zwrócili się także o reaktywowanie instytucji, która miała wspierać, która od wielu już szeregu lat wspierała więźniów politycznych. Inicjatorem tego wszystkiego na terenie Poznania, no trzeba przyznać, był jezuita, który mieszkał wówczas w Poznaniu. Ledwo co w 1955 został zwolniony z więzienia z Wronek. Mówię tu o ojcu Czesławie Białku, który był no, wyjątkową postacią w ogóle w całym tym okresie już walki o oporu Wielkopolan, o oporu w ogóle Polaków wobec komunistów w PRL-u. Postać księdza Białka przywołana jest nieprzypadkowo, ponieważ prezentowana publikacja ustawiona jest celowo. Z jednej strony widzą Państwo właśnie postać jezuity, księdza Białka. Tutaj będziemy prosili zaraz Panią Profesor, by powiedziała coś więcej o tej formie działalności, zaangażowania. A na drugiej części, na obrocie okładki widzą Państwo również celowo prezentowaną ilustrację napisu, który brzmi: Rosjanie, pilnujecie precz, Polska krajem wolnym, czyli Rosjanie, pilnujcie swego nosa, precz, Polska krajem samodzielnym. To są takie hasła, które pojawiały się i w czerwcu 1956 roku, ale są też tymi hasłami, które funkcjonują jeszcze w latach kolejnych, czyli mamy takie dwie przestrzenie. Z jednej ta przestrzeń kościoła, przestrzeń oazowa, tych środowisk i tej aktywności studenckiej, przestrzeń publiczna, w której pojawiają się napisy, pojawiają się ulotki. Proszę Pani Profesor na ten temat troszkę. Były to działania oddolne. Oczywiście ludzie, którzy znali totalitaryzm, którzy doznali już pewnych, poznali pracę konspiracyjną, a więc starsze pokolenie na pewno wszystkim służyło, młodym ludziom służyło jako pomoc. Tacy inspiratorzy byli w każdym środowisku. Tutaj należy chylić czoło przed
ludźmi związanymi w Wielkopolsce jeszcze w czasach pruskich z Towarzystwem Tomasza Zana i tymi konspiracyjnymi organizacjami, którzy działali też w każdym środowisku prawniczym, duchownych, lekarzy i tak dalej, i mogli podpowiedzieć młodym ludziom, jak to się robi i co się robi. I takim, jednym z takich inspiratorów był ojciec Czesław Białek, który w więzieniu we Wronkach i w Narakowieckiej najpierw, a potem we Wronkach spędził prawie 3 lata za to tylko, że pomógł osobie, która należała do konspiracji niepodległościowej w przechowaniu się, udzielił pomocy materialnej, koszule i tak dalej. Został za to aresztowany, przesiedział w więzieniu, ale jego ideą było pomoc innym i on już nawet w więzieniu służył tymże więźniom i był dla nich wzorem. Jak tylko znalazł się na wolności, został w ramach amnestii zwolniony, skierowany został do klasztoru jezuitów poznańskich przy ulicy Szewskiej, gdzie w tym czasie także mieszkali studenci, bo trzeba pamiętać, że w Poznaniu po wojnie no był wielki kłopot z mieszkaniami. Po 75% miasta było zniszczone, Poznań był odbudowywany powolutku i studenci w różnych miejscach mieszkali, także między innymi w lokalach w pobliżu i w okolicach ojców jezuitów, klasztoru ojców jezuitów, i tam po prostu nawiązali kontakt z ojcem Białkiem, który miał charyzmatyczny, to był człowiek, miał umiejętność takiej integrowania ludzi, inspirowania, rozmawiania i tak dalej. I studenci wiedzieli o problemach więźniów politycznych i stąd zorganizowanie tego komitetu, który no naprawdę sprawnie działał i z którego Wielkopolska może być dumna, bo to był po wojnie, po 1945 roku pierwsza zorganizowana forma pomocy więźniom politycznym. Nie tylko przez studentów, ale pomocy prawnej udzielali prawnicy, którzy też w ten sposób starali się opierać komunistom. O tym też pisze w poszczególnych rozdziałach książki. Musimy o tym pamiętać, że niekiedy zdaje nam się, że ten element odwilży, który miał miejsce po śmierci Stalina w Polsce, on przychodzi troszeczkę później, ponieważ u władzy jeszcze jest Bolesław Bierut. To nie jest czas, kiedy więzienia opuszczają wszyscy więźniowie polityczni, a również czas Władysława Gomułki to okres, kiedy ci ludzie do więzień zostają wsadzani, będą tam przetrzymywani i tam ten element pomocy jest tak potrzebny, ważny i jest też takim przykładem po pierwsze solidarności międzyludzkiej, ale z drugiej strony też tą formą okazania, po której stronie stajemy, jakie są racje, jaki jest ten element poczucia przywiązania do wartości demokratycznych, i to jednoznacznie też młodzi ludzie starali się pokazać. Pani profesor, mówimy o zaangażowaniu młodych ludzi, o zaangażowaniu studentów. Jak wyglądała sytuacja kadry akademickiej? Czy te aktywności studenckie były postrzegane w sposób pozytywny? Czy w badaniach, które pani prowadziła, mówimy o jakimś uszeregowaniu, uporządkowaniu tego, podaniu statystyk, czy część kadry była przeciwna, czy to była większa grupa, mniejsza? Jak wyglądały te decyzje, rozterki i momenty, w których kadra akademicka w jakiś sposób opowiadała się po której ze stron? Pamiętać należy, że Uniwersytet Adama Mickiewicza, a wcześniej Uniwersytet Poznański, to była uczelnia, która powstała zaraz po wojnie, w 1919 roku, i te tradycje uniwersyteckie były stosunkowo młode, ale kadra była znakomita już przedwojenna i ona po wojnie wróciła do uczelni.
W latach 50. następowały duże czystki kadrowe, ale także nastąpił podział jakby Uniwersytetu Poznańskiego, który z poszczególnych wydziałów utworzono osobne uczelnie. W tym czasie powstał na przykład dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy, który jakby miał swoje korzenie w Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Powstał dzisiejszy Uniwersytet Medyczny, to wówczas wykształcony Akademia Medyczna, która powstała, wyalienowała się jakby z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Poznańskiego. To właśnie były lata 50. Tworzenie odrębnych uczelni i jakby pozbywanie się tej starej kadry, która tworzyła Uniwersytet Poznański i która jakby z gruntu była wychowywała nowe pokolenia w duchu chrześcijańskich wartości. To dla komunistów było absolutnie niemożliwe i tych najbardziej charyzmatycznych uczonych po prostu wyrzucono z uczelni. W 1956 roku sytuacja spowodowała i polityczna, i braki kadrowe spowodowały, że tych profesorów przyjęto z powrotem. Do takich profesorów należał na przykład profesor Taylor, profesor Tymieniecki, Staniewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego, dzisiejszego Przyrodniczego. Oni wrócili na uczelnię i na nowo podjęli naukę, wykłady. Ale się okazało, że wkrótce zostali w 60 roku i powoli w 61 ponownie odesłani na emeryturę. Co oni zrobili? I tutaj jest ten wątek kontaktu ze studentami, ale także ich działania, osobistej działalności i tego przykładu, jaki dawali studentom. Otóż bardzo ciekawy wątek związany jest najpierw z tym karnawałem wolności, bo ci profesorowie wszyscy uwierzyli, że jest powrót do normalności i nawet tam powstał, jakby reaktywował się także taki komitet, Związek Filarecki, który nawiązywał do walki do dążenia do tego, żeby moralność środowiska, a całego środowiska akademickiego podjąć, żeby walczyć na przykład z alkoholizmem itd., itd. Wkrótce został on przez władze po prostu nie dostali zgody na działalność. Próbowali działać troszeczkę nielegalnie, ale bardzo szybko funkcjonariusze bezpieczeństwa im to spowodowali, żeby jednak nie działali w ten sposób. Ludzie ci doszli do wniosku, że swoją postawą mogą studentom pokazać, jak w takiej sytuacji należy działać, i tak działali. Najbardziej spektakularnym działanie dla mnie przynajmniej, to było działanie profesora Taylora, któremu podziękowano po raz drugi za wykłady i nie mógł już prowadzić, mieć kontaktów ze studentami oficjalnych. W związku z tym jego studenci i doktoranci spotykali się już systematycznie na gruncie prywatnym w hotelu Bazar w restauracji. Tam odbywali swoje cykliczne sesje, gdzie dyskutowali na temat oficjalny zupełnie, ale było to prywatne i zupełnie spokojnie mogli prowadzić dyskusje naukowe na tym polu. Nikt profesora Taylora z tego powodu nie mógł szykanować już. Ale to taki jeden z wątków, które w tej książce poruszam, bo wiele takich sytuacji z kadrą profesorską jest i tutaj ten związek jakby studentów z profesorami był ogromny. W zasadzie na każdym z wydziałów. Najbardziej charakterystyczne to było na archeologii, gdzie
Orkiestr Czeski, ale także i młoda kadra jakby szła w ich ślady i tutaj, jeżeli chodzi o polonistów, no to pod koniec lat 60. zaczyna coraz większym autorytetem cieszyć się Stanisław Barańczak na polonistyce, ale to zachęcam do przeczytania książki. Musimy też pamiętać, że środowisko akademickie było pod szczególnym nadzorem i pod szczególną piecą władzy komunistycznej, ponieważ komuniści, wprowadzając ten model marksistowski, który miał wiązać się z laicyzacją społeczeństwa, chciał też przebudować mentalnie człowieka na wzór homo sovieticusa, tego oddanego idei socjalistycznej, komunistycznej. I tutaj szczególnie akademickie środowisko, które miało kształcić te kadry dla socjalistycznej ojczyzny, która miała budować dobrobyt społeczny, no musiały być w określony sposób ukierunkowane i realizować określone wizje, a komuniści mieli świadomość, że pierwsze takie nieprawomyślne zachowania już działy się krótko po zakończeniu wojny, bo w roku 1946 święto 3 maja, które władze spowodowały, że miały inny kształt niż założony, w nie wszystkich miastach mogło się odbyć, i studenci Poznania, solidaryzując się ze studentami Krakowa, Warszawy, organizują manifestacje przeciwko zakazowi uczczenia święta Konstytucji 3 maja. Występują na ulicę Poznania, w ich obronie, w geście solidarności występują też profesorowie. Ta manifestacja zostaje rozpędzona przez siły porządkowe. I to był jeden z tych elementów, które ukazują i widzimy w perspektywie czasu tych polskich miesięcy, że ten ruch studencki ciągle funkcjonuje, bo mówimy o robotniczym proteście z 1956 roku, ale musimy pamiętać, że to nie tylko robotnicy, ale również i inteligencja i studenci brali w nim udział, w mniejszym oczywiście zakresie, ale również. Mazecz roku 68 to jest wyjątkowy moment i o nim też pani profesor jeszcze nam coś na pewno powie. Pamiętajmy o tym, że to była pewna ciągłość. Akademicy, czyli ta młodzież już bardziej dojrzała, która wkroczyła w dorosłe życie, ale wielu z tych ludzi wcześniej przechodziło przez struktury harcerskie. No, dla wielu z nas, nie mając tej świadomości, wiedzy też historycznej, nie pamiętamy, nie rozdzielamy sytuacji, w której to harcerstwo o tych tradycjach skautowskich, tradycyjnych, patriotycznych, religijnych zostaje sankcjonowane przez władze komunistyczne i powstaje nowe harcerstwo, wyrzuca się starych instruktorów, tych przedwojennych, ich miejsce zajmują, można powiedzieć, odpowiednik wojskowego, takiego politruka, którzy mieli budować to nowe harcerstwo, ale to stare harcerstwo niezależne ciągle gdzieś funkcjonuje. I proszę nam powiedzieć trochę o tym zaangażowaniu młodzieży w tym harcerstwie niezależnym, poza tym głównym nurtem Związku Harcerstwa Polskiego. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny wątek zagrabiania nazwy ZHP przez komunistów. Działo się to bowiem w ten sposób, że po 45, od 45 do 50 w zasadzie harcerstwo się reaktywowało, to przedwojenne i to także z czasów okupacji. Natomiast w 50 roku komuniści po prostu zlikwidowali ZHP i utworzyli organizację harcerską OHA. OHA później przekształcone w OHPL-PRL. Była to organizacja wzorowana na strukturach pionierskich Związku Sowieckiego. Czerwone krawaty i tak dalej, żadnej linijki, żadnych tam harcerskich symboli wcześniejszych. Okazało się jednak, że nie ma takiego zainteresowania wśród młodzieży i dzieci i młodzieży tą formą działalności. One istniały na pewno, ale nie było to tak powszechne jak ZHP. Co wobec tego zrobiono?
aby, bo młodzież dla komunistów to była sprawa niezwykle ważna, przejąć całkowicie wpływ na młodzież. W 1956 roku odkręcono ten moment, to znaczy zlikwidowała się organizacja, doszło do tak zwanego zjazdu łódzkiego, gdzie starano się jakby, gdzie otumaniono, okłamano dawnych działaczy, pozwolono im wrócić do harcerstwa, obiecując z jednej strony, że będą demokratyczne zmiany, a jednocześnie dawni działacze te sprawy komunistycznej ideologii forsowali także w nowym związku, który jakby powstał na nowo w Związku Harcerstwa Polskiego. 56 rok to jest jakby dla powszechnej świadomości, to jest powrót do dawnego harcerstwa, a tak naprawdę to było po prostu zagrabienie nazwy ZHP i kontynuowanie tej ideologii harcerskiej. Takie założenia były komunistów. Jednak okazało się, że instruktorzy, działacze harcerscy, stara kadra, która wróciła, najpierw uwierzyła w to, że to będzie. Większość ludzi wierzyli, że jednak będą pozytywne zmiany. I dlatego postanowili włączyć się do harcerstwa, bo po prostu żyli tym harcerstwem. To byli w Wielkopolsce, to byli naprawdę zasłużeni działacze, którzy jeszcze zasłużeni byli także tym, że działali nawet w Powstaniu Wielkopolskim. Większość tych działaczy, która z tej starej kadry, która wróciła, miała swoje doświadczenia, swoje jakby związki kombatanckie właśnie z Powstaniem Wielkopolskim. I o nich tutaj pisze, o ich próbach działalności i tworzenia tego harcerstwa, co było bardzo istotne, bo udało im się w różny sposób realizować te idee harcerstwa, prawdziwe idee harcerstwa, dosyć stosunkowo długo. Dlatego, że w 1956 roku reaktywacja, pierwsze obozy już zorganizowane, wyjazdy w 1957 roku, harcerska fala i wszystkie inne działania 57, 8, 9, pierwsze zjazdy jednak hamują to, odgórne decyzje zaczynają być coraz bardziej drastyczne, zaczyna się zwalniać kadrę. Opisuję w tym rozdziale pewne naprawdę drastyczne rzeczy związane z tym, jak się pozbywano jednak, jak perswadowano działaczom, starym działaczom harcerskim to, żeby odeszli od, żeby zapomnieli o prawdziwym ideale harcerstwa i realizowali zasady komunistyczne. Nie wszyscy się temu poddawali. Niektórzy odchodzili, niektórych zmuszano do odejścia. Sprawa ostatecznie została zamknięta na zjeździe w 1964 roku, kiedy to absolutnie już zabroniono wszelkiej działalności związanej z jakby dawnym harcerstwem, a więc pieśni harcerskie czy jakieś związki z kościołem i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jednak był stosunkowo długi okres i w tym czasie już ten młody narybek też coś zrozumiał. Uczestniczył przecież chociażby w procesjach, nagle nie wolno było uczestniczyć w procesjach katolickich, bo harcerze zawsze tutaj współpracowali. Jednemu z działaczy harcerskich na przykład kazano schować sztandar, bo na nim było napisane hasła katolickie Bóg, Ojczyzna. Wypruł wobec tego na oczach wszystkich swoich harcerzy, z którymi był na obozie letnim, po prostu ze sztandaru wypruwał określone, to były te, które nieprawomyślne były, wyhaftowane nazwy różnych i symbole i hasła. I to młodzieży dawało do myślenia. To jednak ich nauczyło pewnych postaw. Te ideały zostały wszczepione w tych młodych ludzi, którzy rozumieli, że pewnych rzeczy nie wolno oficjalnie mówić i tu nastąpił niestety to, co harcerzy do dzisiaj mówią, rozwarstwienie ruchu harcerskiego.
No, dlatego o tych harcerzach trzeba mówić i trzeba pamiętać, że te próby działania harcerzy tych poprzednich, tych starszych, no to były dosyć istotne i zawsze trzeba pamiętać tutaj o tym, że przecież pozornie wydawałoby się taka zwykła działalność jak organizowanie obozów harcerskich niezależnych w latach 50. przecież dla na przykład znanego nam jeszcze dzisiaj Zenona Wychmana to była sprawa, która zakończyła się długoletnim więzieniem. A mimo to uwierzył w odnowę i w 56. też próbowali przywrócić ten swój dawną grupę harcerską i na nowo zacząć działać w swojej harcówce. Okazało się, że byli bardzo inwigilowani i sprawdzani przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, co spowodowało, że wielu się po prostu wycofało z tego. Stwierdzili, że to nie ma co, że to wszystko było tylko kłamstwo, obiecanki, a tak naprawdę to jest faktycznie nadal działania reżimowe dążące do zmiany mentalności całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Musimy pamiętać o tym, że narzucany siłą w Polsce system komunistyczny realizowany był przez stosunkowo niewielką grupę osób, która próbowała zachęcić i zauroczyć tą ideologią masy. To w pewnym oczywiście określonym stopniu w perspektywie lat się udawało, natomiast ta przebudowa mentalności i budowa nowego człowieka nie udała się dlatego też, że ten etos niepodległościowy, ten etos wolności, on był w domach. Rozważamy dzisiaj lata powojenne, czyli czas, kiedy w naszych domach byli jeszcze rodzice zaangażowani w walkę z Niemcami w czasie II wojny światowej w strukturach konspiracyjnych. Mamy dziadków, którzy byli powstańcami wielkopolskimi, więc to jest to zestawienie, to przeciwdziałanie temu wszystkiemu, co na zewnątrz i krzewienie tego ducha patriotycznego w domach tych młodych ludzi, ale to też i postawa też tych seniorów, na przykład skupionych w związkach kombatanckich. Jak tam wyglądała ta forma oporu i czy o niej możemy mówić? Środowisko kombatanckie tak samo, specjalnie używam tego określenia, ponieważ ono było też podzielone przez działania komunistyczne wcześniejsze. Jak wiadomo, zlikwidowano dosyć wcześnie niezależne, czy to Związek Powstańców Wielkopolskich, czy inne organizacje, choćby więźniów politycznych, obozów koncentracyjnych i utworzono ZBOWiD, słynny ZBOWiD. W 56. w tym ZBOWiDzie, w samym ZBOWiDzie też rozpoczął się karnawał wolności. Też powstańcy wielkopolscy chcieli działać osobno, inni osobno, nie chcieli tej totalnej integracji, ale się okazało, że to nie jest takie proste, choćby ze względów prawnych, a potrzeby kombatantów są jednak wielkie. No, ewenementem w skali, że tak powiem, ogólnopolskiej było to, że do ZBOWiDu zgłosili się cichociemni żołnierze, którzy związani byli z polskimi, z Wojskiem Polskim na Zachodzie, którzy byli no, strasznie dyskryminowani i prześladowani w okresie stalinowskim, uznali, że też ten okres po 56 stwarza możliwości zorganizowania jakiejś pomocy socjalnej dla nich. Tym bardziej, że oficjalnie uznano, że żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie też mają prawo do tego, żeby otrzymywać na przykład pomoc państwa. Niesamowitym wydarzeniem w skali całego kraju było zorganizowanie
po różnych tam pertraktacjach z władzami oficjalnego spotkania cichociemnych, czyli żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy zajmowali się tak zwaną cichą robotą, tak byli nazywani cichociemnymi, dlatego że byli w zasadzie w wywiadzie. Oni w większości przesiedzieli w więzieniu, jeżeli w ogóle życia tam nie stracili. Zdołali, ci, którzy zdołali przetrwać, naprawdę byli w trudnych warunkach materialnych. Ale przede wszystkim najbardziej chyba bolało ich to, że w ogóle nie istnieli w przestrzeni publicznej, w świadomości historycznej społeczeństwa. Komuniści starali się w ogóle wymazać coś takiego z pamięci historycznej Polaków. I tu nagle zjazd, o którym anonsowały gazety, nawet ukazały się jakieś migawki w telewizji, która wówczas zaczynała się rozwijać. Było to niesamowite wydarzenie. Jednym z organizatorów był Przemysław Bystrzycki, który później zbierał materiały i po wielkich problemach z cenzurą udało mu się wydać książki dotyczące cichociemnych. To był wielki sukces tego oporu i tego systematycznego realizowania jednak tej idei wolnościowej i dążenia do odzyskania pełnej suwerenności. Trzeba pamiętać, że nie tylko cichociemni się organizowali i legalnie chcieli się spotykać. Reaktywował się jakby Związek Inwalidów Wojennych. I tutaj znowu inspiratorem tych wielkopolskich działań tego związku był ojciec Czesław Białek, który także był żołnierzem Armii Krajowej i także był kombatantem. I to oni pierwsze spotkania tutaj w Poznaniu, w poznańskiej szwarze odbyła się msza święta, która jakby reaktywowała z powrotem działalność tej szacownej jeszcze z czasów II Rzeczypospolitej organizacji. Oczywiście nie nazywała się ona tak jak poprzednio Rzeczypospolitej Polskiej, tylko PRL-u, ale jednak dla inwalidów wojennych była bardzo ważną instytucją. Głównie jeżeli chodzi o te sprawy socjalne, które były niezwykle potrzebne w siermiężnej, biednej Polsce Ludowej. Jeżeli chodzi o kombatantów, także nie należy zapominać o tych kombatantach najbardziej zasłużonych dla walki o suwerenną Polskę, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, o których w ogóle no, negatywnie, jeżeli w ogóle mówiono o nich powszechnie w publicznej narracji, to tylko negatywnie. W 1956 zostali w większości ci, którzy oczywiście przetrwali, którzy uratowali życie, którzy zdołali przetrzymać straszne więzienia komunistów, powoli wychodzili na wolność na podstawie amnestii i też odczuwali tą naturalną chęć spotykania się i porozmawiania w swoim gronie. Takie spotkania były, o nich co prawda wiemy niezwykle mało, bo byli bardzo inwigilowani, ale na pewno doszło właśnie z akt SB wiadomo, że doszło do takiego spotkania byłych działaczy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Warta w Olsztynie. I tutaj to spotkanie miało miejsce na pewno. I drugie, dwa spotkania żołnierzy związanych z grupą Rączki, która miała miejsce w Krotoszynie i w Głogowie. Wynika to z fotografii, które rodzina zachowała i ludzie byli tak uprzejmi mi udostępnili i które w książce także publikuję. Przy okazji może od razu nadmienię, że
prawie integralną i bardzo istotną sprawą są fotografie, które zamieściłam, prawie 160 fotografii, dzięki uprzejmości głównie rodzin, ale także z różnych miejsc, z archiwum Salezjanów, z archiwum ojców jezuitów. Otrzymałam fotografie, które zamieściłam i od osób prywatnych oczywiście także, i które ilustrują to, o czym w tej chwili opowiadamy. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że w tym trudnym czasie państwa komunistycznego, latach całego tego okresu, a w naszym przypadku tutaj wspominanych już lat 1956-1970, taką jedyną przestrzenią i największą przestrzenią wolności, do której społeczeństwo masowo się zwracało, w którą stronę się chyliło, miejsca, w którym odnajdowało to i wytchnienie duchowe, ale i tą przestrzeń do różnej aktywności, był Kościół katolicki. Na przestrzeni całego okresu zwalczany przez władze komunistyczne, co, jak wiemy z perspektywy, nie udało się nigdy. Kościół wykorzystywany, tak jak mówiliśmy na początku, instrumentalnie jako próba legitymizacji władzy komunistycznej, następnie próbowany rozgrywać przez władze komunistyczne, miał być w perspektywie dalszej, wiemy, że takie działania operacyjne były prowadzone w przypadku prób poróżnienia prymasa Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły. Takie działania realizowane były przez cały ten okres. Jedno jest natomiast bezsprzeczne, była to oaza wolności, która gromadziła młodych, starszych, prowadziła działalność duszpasterską, katolików świeckich, różne formy aktywności młodzieżowej. Mówiąc wprost, stanęła w szranki z komunistami o rząd dusz i ten rząd dusz wygrała. Jak to wyglądało w Wielkopolsce? Nie tylko orząd dusz, ale nie tylko wygrała, ale przede wszystkim także jednak pogłębiła tą znajomość Ewangelii, tą wiarę Wielkopolan. Tutaj niezwykłym autorytetem dla wszystkich był ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. W latach stalinowskich więzień Mokotowa, który w zasadzie jego postawa uratowała Kościół Polski, uratowała od sytuacji, jaka groziła nam na przykład porównując z Węgrami. Proszę pamiętać, że ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak wcześniej był sekretarzem najpierw prymasa Chlonda, później prymasa Wyszyńskiego i posiadał ogromną wiedzę na temat w ogóle spraw kościelnych. I komuniści chcieli go tak urobić w tym więzieniu, żeby był świadkiem oskarżenia. Nie udało im się to. Dzięki jego postawie, niesamowitej postawie i męczeństwu, jakie wówczas przeżył, po prostu uratował polski kościół od znacznie trudniejszej sytuacji, jaka później była. I to społeczeństwo o tym wiedziało. Społeczeństwo Wielkopolski było dumne, że ma takiego metropolitę, i ten związek między katolikami a wielkopolskimi, a arcybiskupem Baraniakiem był bardzo duży. Był człowiekiem niezwykle lubianym przez różne grupy społeczne, szanowanym przez inteligencję i robotników, ale bardzo lubianym przez dzieci, które zawsze wspominają, że dostawały cukierki i tak dalej. Umiał także powiązać to, co realizował prymas Wyszyński, mianowicie cały czas ten wątek związku Kościoła z narodem. To były bardzo istotne rzeczy i
W tym niezwykle pomogła sytuacja związana z przygotowaniem do obchodów milenijnych, z najpierw Wielką Nowenną Narodu, a później z obchodami milenijnymi. No także oczywiście dużo pomógł w takim nawiązaniu tego bliższego kontaktu z laikatem Sobór Watykański II, gdzie arcybiskup Antoni Baraniak był jednym z niewielu biskupów w Polsce, któremu władze pozwoliły na to, że uczestniczył we wszystkich sesjach soborowych. Ale i ogromny był autorytet, posiadał autorytet wśród samego duchowieństwa, które też w większości realizowało program duszpasterski i właśnie ten element związku Kościoła z jakby sprawami narodowymi. To nie gdzie indziej, jak właśnie w Kościele, podczas intencji mszalnych, podczas różnych obchodów, uroczystości i tak dalej, mogli swobodnie spotykać się powstańcy wielkopolscy, więźniowie polityczni, kontakty z żołnierzami na zachodzie. Przykłady tego są w Poznańskiej Farze i też są publikowane w tej książce. To dzięki temu ten kościół jakby był takim spoiwem, które pomogło Wielkopolanom przetrwać. Jednak książka, starałam się, żeby ta książka nie była ciężka, żeby to nie było jakby no taki podręcznik, dlatego taki ciężki, i starałam się przeplatać te trudne wątki różnymi dowcipami, które już są opublikowane w różnych wydawnictwach. Jednym z takich najlepszych wątków, które podsumowuje ten opór Wielkopolan, to zawsze mi się podobał taki dowcip, który przytaczany jest w literaturze, mianowicie Gomułka na początku swojego, kiedy objął władzę, pojechał do Chin i tam rozmawiał z przywódcami Chin na temat tego też oporu chińskiego i się pytał, jak tam u nich w Chinach, ile ludzi tak mniej więcej jest przeciwko komunistom. A na to przywódca chiński mówi, no jakieś 30 milionów, a na to Gomułka mówi, to zupełnie tak jak u nas. Dziękuję bardzo. No, to jest właśnie ten element, który pokazuje z jednej strony przywiązanie do Kościoła, wiary i tradycji, która dzięki temu mocnemu zakorzenieniu była tak trudna do zwalczenia przez władze komunistyczne, ale też jasna deklaracja Kościoła tymi słowami wypowiedzianymi przez prymasa Wyszyńskiego, non possumus, nie zgadzamy się na ograniczanie praw Kościoła, nie zgadzamy się na wchodzenie władzy w uprawnienia, w kompetencje Kościoła katolickiego. Tego wątku nie będziemy rozwijać, bo on jest szczególnie duży, skomplikowany, ale też i w wielu aspektach znany. I to pokazanie, że Kościół jest z narodem, jest ze społeczeństwem, tak jak to było zawsze w czasach trudnych, księża byli przy Kościele. Kościół staje się tym miejscem naturalnym, do którego Wielkopolanie lgną, a przecież robotniczy protest, to miejsce, ten czas nie tak odległy jeszcze w pamięci ludzi, w wielu domach żywo wspominany, w wielu domach mówiło się o ofiarach Poznańskiego Czerwca, wiele domów to były te rodziny i środowiska, w których takie ofiary Czerwca oddały na ołtarzu wolności daninę z życia. I Kościół jako to miejsce, które pozwala im się gromadzić, bo pamiętajmy, że Gomułka zaleciłby nad Poznańskim Czerwcem spuścić tą żałobną kurtynę milczenia. I to milczenie funkcjonowało aż do lat 80., kiedy to Solidarność funduje pomnik, który mamy na placu Mickiewicza, kiedy w czasie karnawału Solidarności już przywoływanego te nadzieje odżywają. Do tego czasu ta pamięć o Poznańskim Czerwcu między innymi odbywała się podczas liturgii w czasie upamiętnień związanych z dokładną datą, dniem czy złożeniem kwiatów na cmentarzach. To Kościół i organizacje młodzieżowe były tymi, które pielęgnowały, które zachowały te tradycje. I ten opór Wielkopolan to jest coś wielkiego i ważnego, który niczym puzzle realizowane w mniejszych przestrzeniach, w mniejszych miejscach, ale jednak
dosyć dużym zakresie budują ten wyrazisty obraz postaw społecznych dużej części mieszkańców naszego regionu i o tym jest ta fascynująca, interesująca książka pani profesor Elżbiety Wojcieszek. Państwa i moim gościem była profesor Elżbieta Wojcieszek, pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą literaturą, sięgnięcia po tą książkę. Naprawdę warto. Historia naszego regionu jest fascynująca. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.